Czy liga? To nie twoja liga. Wstaję rano i chcę iść do aplikacji. No nie zapomniałem o tym całkowicie. Tak leżę, wstaję i jebłem głową o ścianę. Reszta na pay-per-view. Na OnlyFansie. Dzień dobry Polsko, nazywam się Zombiak i pokażę wam dzisiaj dzień z moich przygotowań. Pojedziemy na trening, potem wybierzemy się na nagrywanie trailerów do Krakowa, a przy okazji odwiedzimy jeszcze naszego kumpla Roberta Ruchałę. Zobaczymy jakiego przygotowania przed walką o pas z Saladinem Parnas, który już za kilka dni. Więc zapraszam. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. Misunderstood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. Misunderstood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. I feel it all. I feel it all. I'm feeling numb. I'm feeling numb. I lost my soul. Soul. It's on the run. I need a spark. I need a spark. I need some fun. I need that fun. I'm in the dark. Like what's to come? It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up and I beat those eyes. Got up and I beat those eyes. Misunderstood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. It was always me versus me. Czy liga? To nie twoja liga. Kwiatuszki moje, my już jesteśmy po treningu, zbieramy się teraz do Krakowa, gdzie czekają nas obowiązki medialne, więc obserwujcie. Tak jak wspominałem, jesteśmy już w Krakowie, przed klubem Boomboxing Studio. W środku podobno Robert już się rozgrzewa. Zobaczymy jak jego forma przed walką, która już za kilka dni w KSW będzie walczył o pas wagi piórkowej z Saladinem Parnas, niesamowicie mocnym przeciwnikiem. Więc zobaczymy jakiego forma, chodźcie. Dasz mu parę wskazówek? No pewnie. Ja już z nim walczyłem, z Saladinem walczyłem, więc co nieco o nim wiem. Siemanko. Kurczę, widzę, że z tym pasem się nigdy nie rozstajesz. Tak, tak, jest ze mną cały czas. Miejmy nadzieję, że zostanie i tak dokładnie, będzie. Dokładnie, że się nie rozstaniesz z nim. Tak, długo. Nie rozstaje się. Jak forma przed walczką? Jest zajebiście. Ułożę, bo ciężki. Jest zajebiście. Teraz tylko końcówka, fight week, zbicie wagi, no i jestem już po prostu gotowy na to wszystko. Słyszycie, jest zajebiście, a może być tylko lepiej. Tak, no tylko trzeba dobić te ostatnie kilogramy, nie? To nie jest fajne. Jaki plan na ostatnie dni przygotowań? Co teraz już skupia się na szybkości? Tak, tak, teraz szybkość, jeszcze zobaczycie taki trening tutaj zadaniowy pod koniec. Jeszcze mam takie tarcze, 50 rund po 50, znaczy inaczej, 50 kli, czyli 50 rund, 30 sekund bitki, 30 sekund przerwy, no nie? Okay, takie okay. Ostatnie podrygi. To będzie właśnie w sobotę, kiedy jest walka i już potem totalny luz, jakieś tam podrygi lekko. A powiedz mi, walka odbywa się w Nowym Sączu, w swoim rodzinnym mieście. Tak. No, nie wydaje mi się, żeby był obywatel Nowego Sącza, który nie wie, kim jest Robert Ruchała. Czy to ci wytwarza jakąś w ogóle dodatkową presję? Jak się czujesz, walczyć u siebie? Znaczy wiesz co, ostatnio jak pierwszy raz walczyłem w Nowym Sączu, rzeczywiście była spinka, no bo pierwszy raz w Nowym Sączu, wiesz, ludzie, moi koledzy, praktycznie całe liceum, gimnazjum. Więc była to trochę taka lekka presja, ale myślę, że teraz już będzie całkowicie inaczej, ponieważ już tam byłem. Wiem, gdzie jest hala, jak to wygląda, gdzie się rozgrzewam, więc jak już wchodzisz drugi raz do tego samego miejsca, to już jest całkowicie inaczej. Powiedz mi tak, Saladin Parnas, on w tej chwili dzierży pasy w dwóch kategoriach. Czy twoim marzeniem, bo wiadomo, jesteś zawodnikiem wagi piórkowej, czyli musisz bardzo dużo zbijać, czyli gdybyś pozostawił sobie trochę więcej tego mięśnia, to teoretycznie mógłbyś zawalczyć też o pas wagi lekko, prawda? Czy masz coś takiego w głowie, czy twoim marzeniem jest mieć jakieś dwa pasy i mieć równowagę tak. Po prostu na obu ramionach? Wiesz co, nie zastanawiałem się tak nad tym. Myślę, że kategoria 70 jeszcze nie jest dla mnie, ponieważ po prostu jestem za mały. Myślę, że na 6-6 jestem idealnym zawodnikiem. Mam dobre warunki, dobrą wagę, nie zbijam jakoś dużo kilogramów, ale też nie zbijam mało, a do 70 to po prostu myślę, że jestem jeszcze za mały i musiałbym troszeczkę podbić mięśnia, no, trochę by to trwało, a też nie chcę tracić czasu, więc na razie jeśli byłaby opcja walczyć o pas, tylko o pas i raczej nie zostawiałbym w tej kategorii.
A wiadomo, jeżeli będziesz potrzebował wskazówki jak nabrać masy, to guli ci sprzeda kilka sztuczek. Dobra, dobrze, co, nie będziemy cię zatrzymywać. Rób swoje, a my sobie popatrzymy i będziemy podziwiać, jak mistrz i zunifikowany przyszły mistrz trenuje. Tak jest. No po prostu to jest tak, że oni w Stanach mają jakby łatwiej, bo wiesz, oni tam trenują, walczą. No tak, łatwiej promotorom usłyszeć. Tak, tak. No i jeśli wiesz, już jesteś na dobrym poziomie, no to UFC cię zazwyczaj bierze, nie? Albo do kontendera, albo do po prostu do walki, nie? Gdzieś tam na zastępstwo skakujesz. Tutaj jest. Też łatwiej jest z USADą, nie? Wszystko na miejscu, badania, wszystkie. Muszę mieć, nie? Nie no, normalnie. Mówię, Stany zajebiście, wiesz. Mentalnie przede wszystkim mi pomogły. Wiesz, tam się dużo nie nauczyłem, ale to co posparowałem z chłopakami, to... Ja też miałem taką, jak mówisz, do Ultimate Fightera pojechałem, też miałem właśnie duży zastrzyk motywacji. Mówię, kurde, wiesz, gości tacy, bo takie nie wychodzi, a robisz z nimi, to dochodzi, że nie odstaje się aż tak bardzo. Tak. Był ten Grand Dawson, nie? Aha. Wiesz, który? On taki, on jest chyba teraz top. Davy, Grand Davy. Nie, Grand. Grand z Anglii czy z Ameryki? Z Ameryki. On jest na top 14 albo top 15. Nie pamiętam, UFC bardzo lekkie, nie? Przez V, Grand Dawson? Przez W. Ten? Tak. Okay. 10 w lekkiej. A, kojarzę, no. Numer 10 jest, no. No i na przykład, wiesz... No, chciałem z nim porobić, wiadomo, ale no stwierdziłem, że no nie będę do niego podchodził, tak, ej, robimy? No i po prostu, wiesz, zacząłem trenować tam, wiesz, robić te zadaniówki. Tam gdzieś się pokazałem, oni stwierdzili, dobra, ten fajnie. I na przykład w piątek do niej podchodził właśnie sam Grand Dawson, tak, hej, w poniedziałek zapasy robimy? Tak, ja, pewnie, że tak, nie? Mogę powiedzieć, nie, morda. Teraz to nie. Tutaj znajomi, rodzina, dziewczyna. Jakbym tam pojechał, to po prostu pojechałbym z dziewczyną, musiałbym z nią zamieszkać i wtedy, no wiesz, wszyscy by zostali tutaj, ja bym był tam, nie? No, nowa życie, no. No tak. Jeszcze duże zmiany, duża zmiana. Jeszcze się rozwijasz tutaj dobrze, więc... Wiesz co, ja myślę, że to też by było ważne, ponieważ jakbyś się źle czuł psychicznie, to te treningi może i by były spoko, ale wiesz, potem zaczęło być to wkurzać, że no tak, kurwa... Tak. Z tyłu głowy miał bliżej, jednak coś nie tak. Tak. Wolałbyś być u siebie. A tutaj jest dobrze, bo ja na przykład tutaj sobie robię stójkę, jeżdżę stąd na przykład do Poznania, widzisz tam gdzieś do Szczecina też jeżdżę do Stanów, więc jeżdżąc też się rozwijam. Masz bodźce. Tak, cały czas gdzieś, nie? Ktoś przyjeżdża do nas i spoko jest, no. Na razie jest tak jak powinno być. Mieliśmy clinch i ja po prostu nawet kolega tutaj tak bukłem. Aha. I kurwa, nie wiem, rozwalił mi się cały palec. Tak, może zapalenie stawu zrobię. Nie wiem, może, ale normalnie do tej pory nie mogę uderzać na tarczek, nie? Może pękła kość, kurde, nie wiem, nie mam pojęcia, ale co, boli nic mnie to nie nic, no, co mam zrobić? Ja kiedyś ogólnie złamałem nogę i nie pokopowałem się. Pękła mi kość w kostce. Prowadziłem seminarium dla żołnierzy z Filipem Botkowskim i na Filipie pokazałem, wiesz, jak robisz seminarium, no to nie jesteś rozgrzany, to pochodzisz, pokazujesz. No i wiesz, pokazujesz tę technikę i rzuciłem, jakaś mi noga się skręciła. I wracałem, tak mi spuchła noga, wracałem do domu, bo zrobiłem cały seminarium do końca. Wróciłem do domu, w ogóle z Mazur, 5 godzin jeszcze prowadziłem. I normalnie zrobiłem sobie tydzień przerwy, po tygodniu wróciłem, zacząłem normalnie trenować. No i potem miałem walkę z Parkiem, zrobili mi po tych, wiesz, były stłuczone strasznie nogi, zrobili mi rentgeny stóp. No i mówi babka, że teraz nie jest pęknięta, ale mówi tam 3 miesiące temu, 4 miesiące temu była. Ja po walkach zawsze mam tak rozwalone nogi, że schodzę z oktagonu, siadam i już potem mogę stać, nie? Tak, ja, wiesz, ja całe to... Po 12, 2 tygodnie nie mogę móc zrobić, w blaszkach w ja, to wtedy miałeś taką nogę rozwaloną? Obie. I miałem tak, po prostu jak leżałem... A to nie było po tym parku? Nie, po parku. Tak mi się wydawało. Przepraszam. No i... Taki ból miałem w stopach, jak leżałem, po prostu, że musiałem, wiesz, cały czas nogami do góry. Słuchajcie, ja pamiętam taką sytuację, że po walce, wiesz, dali mi tam, coś mi dali, żeby po prostu nie czułem jakiegoś bólu w tych nogach. No i wstałem sobie po walce, zajebiście, fajnie. O drugiej czy tam trzeciej się położyłem, wstaję rano i chcę iść do ubikacji. No nie zapomniałem o tym całkowicie. Tak leżę, wstaję i jebłem głową o ścianę. Kompletnie zapomniałem, że mi nogi bolą, nie? I wiesz, i nie mogłem już wstać w ogóle, to było... No tak miałem rozwalone nogi. Będziesz parnasem teraz? Tak jest. Ciężki żywot, ale jakoś trzeba żyć.
Robert płaci 7 zł od godziny, zrobię z nim 4-5 razy w tygodniu. Jest naprawdę przyzwoite pieniądze, idzie z Robertem zarobić. I cieszę się też, że mogę dołożyć tą cegiełkę sukcesu. Ten to ma. Taki gość ze świata szukać. Sierpem. Jak pukniesz tu sierpowym, to ty oddajesz kombinacja od kółeczka, od ręki, którą dostałeś, tak? Dwa na górę, jeden na dół, nie? Czyli chodzimy sobie, zucha, pa, 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 tak. I ty nie wiadomo, z której ręki mu tam oddasz, nie? Chodzimy i tak tyle. Bangi, hop, hop, hop. Ja powiem wam, że dobrze to wygląda. Robciu naprawdę jest bardzo szybki, a po drugie jest bardzo kreatywny, bo miksuje wszystkie kopnięcia z wyjściami, no. Dobrze to wygląda. Robciu tam z tyłu trenuje, ale my musimy oczywiście znikać. Nie będziemy nagrywać tego, co przygotowuję na swojego przyszłego przeciwnika, ale zdradzę wam i mam to nawet nagrane. Nagrałem super akcję. Jeżeli to wejdzie na walce, to opublikuję to jako pierwszy, że to była przygotowana akcja pod Saladina. Miałem jeszcze kilka godzin do rozpoczęcia zdjęć do trenera przed Galo Fame na 19, więc idziemy sobie coś zjeść i zabić to czas. Teraz krótka przerwa na posiłeczek i potem jedziemy nagrywać oficjalny trailer Gali Fame 19. Jak dobrze pewnie wiecie, Fame ma naprawdę jeden z najbardziej ikonicznych trailerów, jeżeli chodzi o Polskę. Ma ostatni trailer z gali, gdzie podczas gali było losowanie GTR-a zrobionego przez Buddę. No to sami widzieliście, był zrobiony praktycznie w stylu szybki i wściekły, więc ja już troszeczkę wiem, na czym będzie polegała zapowiedź tej gali. Oczywiście nie mogę wam zdradzić, musicie poczekać na oficjalną zapowiedź. Więc czekajcie. Ja nie lubię bardzo, ale dobiłem kalorii, więc pozwolę. Czekaj, bo się pobrudzę. Bo tak nieładnie to pokryłem, więc jakoś pokryłem. Już nie nagrywam teraz, tylko jedzę koło. Hops. A co, za mało ważysz? Reszta na pay-per-view. Na OnlyFansie. Z salami znajduje się piękna Tauron Arena, na której odbędzie się event Fame MMA 19, na którym stoczy swój rewanżowy pojedynek z Piotrem Szeligą. A już za chwilę na tej pięknej arenie odbędą się nagrania do zapowiedzi, oficjalnej zapowiedzi Fame MMA. Niestety tego już nie mogę wam pokazać, to jest tajemnica, ale dowiecie się, co się tam działo podczas premiery zapowiedzi. Skończymy dzisiejszy odcinek, widzimy się niedługo. Subskrybujcie kanał Sixpack TV. I oglądajcie nasze odcinki. Do zobaczenia.